Dzień dobry widzowie, zanim odcinek się zacznie, oglądajcie, poczekajcie, muszę wam coś pokazać, muszę wam coś powiedzieć. Idę teraz do Martyny, zadać jej jedno albo kilka pytań. Oglądajcie. Martyna! Martyna! Dzień dobry, Martynka sobie tutaj gra. Jestem kotkiem. Jesteś kotem? Martyna, mam do ciebie pytanie. Czy subskrybujesz? Weź, zatrzymaj na chwilę. Czy subskrybujesz mój kanał? Sprawdźmy to. No ej! No subskrybuję, oczywiście, że tak. Pokaż. Subscribed. Subskrybuj. Dobra, poczekaj chwilkę. Poczekaj. Okej? Dobra? Dobra. Uwaga. To dla mojego subskrybenta. Płaciło się w końcu. Dobra. A mam jeszcze jedno pytanie. No. Czy pod ostatnim odcinkiem Martyna masz łapkę w górę? Poka. Pokaż. Przezroczyste nakładki. Jest łapka w górę? Jest łapka w górę. Jest łapka w górę, dobra. Zawsze ci daję. Wiem, że zawsze dajesz łapki w górę, ale to poczekaj chwilkę, poczekaj. No, czekoladowy. Ale poczekaj, stop! Poczekaj. No, ale jak to chcesz zjeść, powiedziałem. Poczekaj. Daj telefon, pokaż telefon. Nie. I... Napisałeś jakiś komentarz pod ostatnim odcinkiem? Nie. No to napisz, dostaniesz nagrodę kolejną. Napisałaś? Dobra. Poczekaj chwilkę. Mogę wejść? No możesz. Już jeden? Za komentarz. Na kolejnym talerzu będziesz, mam nadzieję, że ty zmywał te talerze wszystkie. Tak, ja to wszystko zmyję. Ale dobra, Martyna, jeszcze jedna rzecz. Jaka? Jak udostępnisz filmik, to ci dam miks najlepszych rzeczy. A ty wiesz, co lubisz? Takiego słodkiego... Co się zaczyna na B. Bobeczki. No to udostępnij, poka. Mam udostępnić, tak? Tak, udostępnij. I na przykład na Facebooka, no. Udostępniłaś? Tak. Dobra, to poczekaj chwilkę. Uwaga. Daj! O, babeczki! Ty się takim... takim... To dla mnie? Tak. O, czekoladowe. A wy widzowie, jeżeli chcecie dostać taki boksik ode mnie, pączków, donutów i tak dalej, zróbcie to, co zrobiła Martyna. Zasubskrybujcie, zostawcie dzwona, stawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. A najlepiej by było, gdybyście udostępnili nasze filmy, ze względu na to, że się bardzo, bardzo nad nimi staramy. Bardzo się staramy nad filmami, więc udostępnijcie, a my wam damy właśnie pączki, donuty. Razem z ekipą będziemy dzisiaj każdemu komentowali komentarz, gdzie będziemy dla ciebie wysyłamy takiego donata, dla ciebie takiego. Dlatego pokażcie moc, niech każdy z was zrobi to, co Martyna, to wszystko całe, nawet udostępnijcie, a to byłoby najlepsze, byście nam pomogli. Dziękuję bardzo, zajadajcie. Miłego tłustego czwartku, smacznego, potem pochwalcie się pod koniec dnia, ile zjedliście. A teraz zapraszam was do oglądania, była ze mną moja kochana kobita Wednesday. Pa. Smacznego, kotek. Dostałem wiadomość. Od Wednesday! Hej Lufer, wiem, że to ty napisałeś tą walentynkę. Ja też tobie napisałam. Czy możemy się dzisiaj spotkać u mnie w domu? Tak jest! Jest! Udało się! Jest! Dzisiaj nie ma mnie w szkole, ogarnę w domu i przygotuję dużo pączków. Jest! Okej, przyjdę. Napisz adres. Enter. Ja cię kręcę, Wednesday! Jest! Jest coraz większa szansa na to, słuchajcie, że Wednesday sobie o mnie przypomni!
Jest! Wiedziałem! Wiedziałem, że mi się uda! Wiedziałem, że dam radę, słuchajcie, sprawić, żeby Martyna mnie polubiła, a co najważniejsze, żeby o mnie przypomniała! W ogóle, widzowie, przez to, że cofnąłem się w czasie, to ja nie mam tamtego stroju Spidermana, tego z nanotechnologii, bo ja wtedy jeszcze Tonego Starka nie poznałem, dlatego mam ten strój. Ale to się zmieni, to się zmieni. Dzisiaj jak po lekcjach spotkam się z Wednesday, to słuchajcie, bez wyjątków wszyscy trzymajcie za mnie kciuki. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie dołączyć na nasze nagrywki. Zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Lufer i Wednesday równa się wieczna, nieskończona miłość. To przypnę wam serducho. Kochani, jeżeli chcecie dołączyć na nasze nagrywki, to możecie też wspierać kanał emeraldowo. Więc kochani, kliknijcie opcję wesprzyj i zapraszamy was na nagrywki, bo mnóstwo wspierających, już ponad prawie 60 wspierających jest na naszym kanale, więc dziękuję wam za to. W ogóle jaram się, bo Wednesday. Generalnie widzowie, muszę wam się do czegoś przyznać. Ja nie mogę mieszkać w tamtym domu, w którym mieszkałem wtedy z ciocią May, bo teraz już tam cioci nie ma. I ze względu na to, że ja nie chcę tam mieszkać, bo generuje to złe wspomnienia, bo ciocia May zaginęła i mieszkam, słuchajcie, kochani, pod mostem. Patrzcie. To jest takie właśnie lokum. Zrobiłem tutaj pańczynę, żeby jak ktoś tutaj, słuchajcie, będzie chciał wejść czy coś, to żeby wpadł w nią i tak to właśnie wygląda. Kurde, mam strasznego stresa, że jeżeli się z nią spotkam, to nic z tego i w ogóle. Masakra, mam takiego cykora. Boję się, że to się nie uda. Dobra, lecę do szkoły. A generalnie widzowie, dzisiaj nie zjem ani jednego pączka. Mówię wam, ja się teraz w ogóle zważę. To jest, słuchajcie, moja waga i ja dzisiaj zważę się przy was, żebyście widzieli, że moja waga pod koniec dnia w ogóle ani grama się nie zmieni. W sensie, no, normalne, że zjem sobie pewnie gdzieś obiad na mieście i pewnie będę ważył z jakieś pół kilograma więcej, a potem z rana kolejne pół kilograma mniej. Ale ja wam pokażę, że dzisiaj nie zjem ani jednego pączka. Proszę, uwaga, zaraz będzie widać moją wagę. Dobra. O! 65 kilo. No i właśnie, także kochani, macie potwierdzenie, ja lecę, słuchajcie, do szkoły. Ani jednego pączka nie zjem, nie poddam się. Nie zjem ani jednego. Boże, napisałam do niego, nie mogę w to uwierzyć. Boże, 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 co ja mam teraz robić? Rensia, to będzie moja pierwsza randka w życiu. W ogóle czuję się tak, jakbym go skąd znała. Tylko nie wiem skąd, jakby kojarzę go, wiesz, Rensia? Strasznie się czuję z tym. Nie wiem w ogóle, jak mam się ubrać, co mam robić, jak mam się zachowywać. Nie wiem, co mam mówić. W ogóle nic nie wiem. Nic, ale to nic nie wiem. O Boże święty. A co w ogóle, jak jest jakiś dziwny i będzie chciał mnie pocałować na pierwszy randce? I jeszcze nie idzie na szczęście z tego, co widzę. Nigdzie go nie widać, więc tyle dobrego. Zresztą co ja gadam, przecież on będzie dopiero za kilka godzin, przecież dopiero co jest ranek, dopiero co się obudziłam, Boże święty. Ale co ja mam robić, Rąsia, co mam robić? Chodź. Muszę się jakoś przygotować, muszę na pewno coś zjeść, muszę, nie wiem, w ogóle gdzie są rodzice, w ogóle czemu są drzwi otwarte od domu? Co się dzieje? Jestem tak zestresowana, może wziąć jakieś wino? Nie, bo jeszcze ojciec zobaczy. Rąsia! Ała, Rensia, pobiegnij po ojca, chcę z nim porozmawiać. Tata mi doradzi dobrze, on jest najlepszy w doradzaniu. Na pewno mi pomoże, na 100%, jestem po prostu tego pewna. Kurde, nie, przecież co ja gadam, przecież on mu groził się kierować. Przecież on go zabije i z tym też mnie zabije, przez to, że się w ogóle z nim umawiam. Co ja mam robić? Turciu, wołała mnie Rąsia, żebym do ciebie przyszedł. O, tak, tato. Słuchaj, usiądź. Lepiej na początku usiądź, bo jeszcze fikniesz mi fikoła i wszystko, żebyś tutaj przeżył. Słuchaj, tato, musisz mi doradzić. No, w jakiej sprawie? Bo umówiłam się na randkę. O, no to wiesz, randki to poważna sprawa, a kim? No, on ogólnie jest bardzo fajny, bardzo miły, trochę głupi, trochę bardzo głupi nawet. Tam da się to
zrobić na spokojnie, ale to no kto to jest? No, tak, znasz go. A ubiera się na czarno? No, tak, wczoraj w szkole był na czarno ubrany, więc no trochę tak, wiesz, tato. No to troszkę... chyba nie będzie problemu. Kto to jest? Tak, jeden. Poznasz go może dzisiaj, nie wiem, może nie, może już go poznałeś, może tak, może nie. Taki fajny, wiesz, dał mi walentynkę. W szkole i no ogólnie on wcześniej się ubierał na czerwono, ale polubisz go, wiesz tato? Na pewno go polubię, jak się wcześniej ubierał na jakieś dziwne kolory, to no, ale no to mówiłaś, że go mogłem poznać, to kto to jest, że go mogę znać? No to jest może tak się to powiem. Pamiętasz tą sytuację, jak przyszedł ten taki jeden chłopak? Ach, tak, pamiętam. To był taki dureń. No, co ty tam wtedy go siekierą, to goniłeś troszkę niepotrzebnie. Szkoda, że go nią nie trafiłem. Nawet trochę lepiej. Ale wiesz, ta, no to słuchaj, okazuje się, że on chodzi do mnie do szkoły. Ty chyba mi nie chcesz powiedzieć, że to on. No właśnie to on, właśnie z nim się umówiłam. Ty to zwariowałaś. No słuchaj, no co ja mam ci poradzić, że jest przystojny i że mi się podoba i że jest miły. Nawet ja jemu walentynkę wysłałam. Sam jesteś durniem. Nie mów tak do ojca. Przepraszam. Z takim durniem się umawiasz, córcia. A ty się z mamą umawiasz. I czy ty uważasz, że twoja mama jest durna? Ale zwracając, nie zgadzam się, żeby jakiś dureń luferek był u nas w domu. Nieważne, co do niego czujesz, nie interesuje mnie to. A mnie to tato nie obchodzi! Najpierw uwielbiam stare donuty. Ja też, to jest takie dobre. Donuty to jest takie... No, stare, to jest najlepsza rzecz na świecie. Pączki, donuty... Boże, stary, najlepsze są donuty te z nadzieniem. No, czemu ty jesteś dzisiaj ubrany jako robotnik? W ogóle dyrektor mi zgłosił pracę, dlatego mam ten strój. Zaraz jakie zobaczysz. Jakie prace? Zaraz zobaczysz wszystko. Panie czy zmysł, wyczuwam donuty. Wyczuwam pączki. Znowu. Mają donuty! Nie! Jak to? Nie! Podzielcie się! Jesteście chrześcijanami, katolikami, nawet kradnij! Notek! W imię Jezusa Chrystusa zostawcie mnie! Oddaj! Posłuchajcie! Pyszna! Ale się uświniłeś! Ej! Nie nazywaj mnie tak. Nie nazywaj go szpilnią. Jezu. Widzisz go? Ale on już mówi coś. On ma tęczę. On to właśnie nasze... On ma tęczę. Ej, jakie są najlepsze według was? Te z dziurą. No to do dunty. Tak, ej, do dunty. Słuchajcie, najlepsze są takie pączki. Takie malutkie, a to nie są pączki, tylko takie... Tak, one mają puder. Takie kuleczki. Kuleczki. O Jezu. Jezu, ja dzisiaj, to jest dzień, w którym mogę się obżerać do końca. Widzowie, napiszcie teraz w komentarzu, jakie według was najlepsze są te pączki, donuty. Wyglądacie jak świnie, upaliliście się jak, no nie wiem, jakbyście w kopalni pracowali. To jest tolerancyjne, że mnie nazywasz świnią. Mua. Ale widzisz jak ty wyglądasz. Tak zachowujesz. Jesteś czerwona jak świnia za to, ha? Ile zjedliście pączków? Def? Uciekamy. Ej, ile zjedliście? Dużo. No sporo trochę. Zamówiliśmy tam z 50. Ile? What? I zjedliśmy połowę. Ej, ale wiecie, że są stoiska w szkole i tam rozdają pączki, domaty. Z dziełem są najlepsze. Za darmo rozdają? Za darmo? No dobra. Kochani, jeżeli lubicie pączki, jeżeli lubicie donuty i coś słodkiego jeść, w ogóle takie słodycze, to zostawcie łapkę w górę właśnie. Oj, subskrybujcie najpierw kanał. Kto, słuchajcie, lubi donuta i kto chce dostać darmowego donuta, zasubskrybuj kanał, zostaw dzwona, zostaw łapkę w górę, jeżeli lubisz. Jedna łapka w górę to jest jeden donut więcej w kolejnym odcinku. No i napiszcie komentarz, które według was są najlepsze. Napiszcie, bo ja jestem ciekaw waszej opinii, jakie są najlepsze. Ej, ostatnio widzowie w Auchan znalazłem takie donuty, które mają nadzienie owoców leśnych.
Boże, to jest cudowne! Nie mogę, no, kocham takie właśnie. Wchodzimy darmo! Dawaj, dawaj! I ty mam się zająć! Ale kozacko! O, ty mam się zająć! O, nie. Co tu się dzieje? Sala tymczasowo nieczynna? W trakcie budowy proszę uważać. Ej, zamykajcie drzwi. Co się tutaj... Czy my mamy coś zrobić? O mój Boże! Co tutaj będzie? Chodźcie zobaczyć, jakie są pączki. Co to fajne. Piwnica będzie pewnie. Szatnia, durnie, no co wy nie wiecie? Cześć, Yoshi! Cześć, Yoshi! Olała ci następnie. Olała mnie. Halo, Yoshi! Halo, co? O, siema! Ja tu jem. Cześć, Tosia! Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam do najlepszych pączków tutaj. Co ma robiłaś? Ja... budyń! No, słuchaj mnie, ty rudy drędziarzu, mam dla ciebie propozycję. Po pierwsze, dam ci łuk z legendarnej bitwy Luferka na Bedwarsach, ale ty mi dasz tego pączka. Okej. Okay. Wymiana. Dobra, dobra. Ile masz na stanie? O, jest dzwonek. Mogę dorabiać cały czas. To jest serwetka. A, no dobra. Ty uwierzysz co? Patrz, jakie pączki wziąłem. Wow. Chcecie pączki? Co tam, MJ? Mam tyle słodkości w buzi, że mam tyle energii, mogę skakać po ściach. Wow, kolejne stanowisko! Cześć, kola! Cześć! Doty Donuts kolorowe, różne smaki, Doty Donuts kolorowe. Ej, Freeze różne lubi smaki, to! Proszę. Freeze, zostaw łapkę w górę. Moja droga, ja tutaj buduję tą szkołę i masz pod czym spać w teorii na lekcjach, więc może jeden za free. A, masz tyle. O, dzięki! Ja chcę! Wyposażycie na moim sukcesie! Ja tutaj jestem bohaterem, nie wy! Kola, lubisz mnie? Bo ja jestem mistrzem. A, masz też. O, zostawcie! Ale wojna. Boże, popatrzę się. To jest najlepszy dzień w moim życiu. Tutaj chyba jeszcze, chodźcie. A, dev to ten, dev to pączek. Nieprawda, no. O, co to napisał? O, kolejne stanowisko! Ziomek, ja cię kręcę. O, cześć. Pączki z lukrem zapraszamy. Szkoda, że nie pączki z lukrem. Ja bym nie chciał z tobą. Tutaj parę jest, tutaj takie trzy tutaj po lewej. Wow, to wygląda jak kremówki. No. Dzięki. Ile za jedno? Def idioto. Dzisiaj jestem za darmo. No co? Co tam jest? Donaty specjalne nigdzie nie zjecie innych. Ja wchodzę! O, zapraszam! Specjalny błąd! Donaty z nowe stasy! Donaty z mydłem! Donaty z pastą do zębów! O, ja mam nie. Pasty do zębów! Idę wszystkie! Przydają się rany pasta jak świeże bułeczki. Jak świeże bułeczki, a nie jak świeże donuty? A to też świeże. Oj, się ma wszystkim, dzień dobry, ale się tutaj ludzi zebrało. To dzięki, kręci mój interes. Ej, co ty mi tu za konkurencja ale robisz? Się twój interes kręci, powiem ci. Konkurencja interes. Tutaj, ten, firmy upadają. Inflacja. Zapraszam na najlepsze donutki z skarpetkami. Co? Witam. Nie, to już przechodzi ludzkie pojęcie. Lufer! Lufer się no wspierasz się. Jesteśmy przyjaciółmi. Super pączkarnia. Cześć Bodzio, Badzio, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Ło, pączek z dżem, pączki z dżemem. Bo to jest moja. To jest twoje? No. Pączki z dżemem, pączek z dżemem z malin, pączek z dżemem z pigwy. O lol. Lufer, chodź zobacz, patrz na to. Chwila, chcę tutaj zamówić. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zamówić dwa donaty, trzy pączki i takie, o te, to są chyba babeczki, tak? A skudaj trochę mamony. To są pączki z lukrem. Pączki, dobra, to poproszę wszystko po trzy. Ziemniak zależy do tej, do składzika. Już daję donuty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Będzie jakaś zniżka dla youtubera? Jasne, dla Lufra oczywiście, że będzie. Dla Lufrencjuszka na koszt firmy. Na koszt firmy? Super, ja też chcę nagrywać. Nie tak, się nie dostała. Że na koszt firmy. Zbierać mamony. Ej, taki jesteś właściciel firmy, a taki ten. Lufer! Jakoś trzeba zarabić. Czekaj na tak, pączki z marmoladą. Pączki z marmoladą. $5 za sztukę? Tato, daj 5 zł. Ile? $5? U nas są za $2. A, tak, no to ja wolę te za 5, bo miałem dostać za darmo. Nie, dobra, dostaniesz za darmo, trzymaj. Dobra. Jest. Natek, wołałeś mnie. Chodź tutaj do sali, głównego holu. Czekaj, Jezus. Pączki, tak. Pączki, ja cię...
pączki z czekoladą za darmo. O! Jak chcę, jak chcę! Dzień dobry, cześć Żelek, cześć Marcel, ja chcę pączki. Dobry. Dobry. Siemano. Troszeczkę ostatniego. Po ostatniej. Nieprawda. Bo ktoś mleko ma za dużo tych pączków. Jasne, ja ci dam. Ale myślisz, że nie wziąłem? Majsonek, cześć, cześć, dobry, cześć, 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 cześć. Pączki tak. Pączki tak, pączki u Majsonek. Jakie to są? Z majonezem? Nie. Nie ma z majonezem. Z marmuladą, z dżemem i z budyniem. Co ma mleko? Chcesz mleka? Tak. Mleko! Mleko, 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 mleko. I mleko. Poproszę dwa z budyniem. Dwa z budyniem? Dwa z budyniem. Jezus, widzowie, wczoraj na live się dowiedziałem, że są pączki z serem, takim jak w drożdżówkach. Czy wy powariowaliście, ludzie, to tak jak nie wiem, to tak jak... Serek homogenizowany jest dobry do tego. To tak jak, tego. Słuchajcie, no ale serek, to chodzi o taki ser, tak jak w drożdżówkach jest dew. Rower, błagam, chodź tutaj! Idę! Wow! Lot epicko! Wow! Lee Donuts! Dzień dobry, to Ali! Dzień dobry! Dzień dobry! Zapraszam za darmo dla youtubera, chyba tutaj powinno być napisane. Smaki masło... What? Oraz wow. Polewa smaki truskawkowa, polewa z toffee. Boże! Pączki z toffee! Poproszę jednego z toffee! O, dziękuję bardzo! Proszę, jeszcze jednego. Gratis. Gratis? Dziękuję bardzo. Słuchaj. Rower, proszę cię, spójrz! Pączki mam dużo pączki! Wiesz co teraz mogę zrobić? Co? Mogę go ogryźć! Natek! Natek wszystko! Natek! Natek! Wszystko, okej? Udaję się do was! Co się stało? Nawet płacz dziecka! To jest plastikowiec z bani! Czemu ty to gryziesz? To nie jest gryzak, Natek! Zobacz, jakie są zarąbiste pączki! Black Donut! Black Donut! Pudełko donatów, kafe, latte, tapiazzo, pączek z uferki. Mało pączków, bo szkoła ma mały budżet, najlepsze pączki na świecie! Cześć Darfluk! Dzień dobry! Siema! Jakie polecacie? Są pączki z luferkiem i latte To ja poproszę pączek z luferkiem i latte macia O, dziękuję! Kafe latte ciapato. Dzięki stary, dzięki. Słuchajcie, będę miał wyżerkę do końca roku. Polski Oreo! Ja chcę! Ile za jednego? Chcecie pączuki? Ja chcę, Dev, daj mi. Trzymaj tutaj, rzuciłem. Gdzie? O! Ator! Poproszę jednego z Oreo, bardzo proszę. Ja już daję. On się nie rzuca jak małpa, jak my. Dziękuję. Pączki z winogronem, wiśnią. O, właśnie o tym mówiłem! Z owocami leśnymi, pomarańczą? Cześć Zuzia, dzień dobry. Mogę poprosić jednego z owocami? O tego, o. Dobrze. Dzięki Zuzia, jesteś superancka. Masz w ogóle fajne uszka. Dzięki. Dobra, to pa. Tutaj byliśmy. Tutaj nie byliśmy. Donuty ekipy. Ja chcę donuta ekipę, czyś Petruszka. Dzień dobry, ile podać? Dwa. Dev, weźmiesz mi, zarekwirujesz na chwilę? Jasne. Tylko masz nie zjeść. Nie, wcale. Ej! Masz nie jeść! MJ, weź go, popilnuj go. No, właśnie! No, dziękuję bardzo. Ej, podziel się. Ale macie fajne te stanowiska, słuchaj. Toffee! Pączki z toffee! Boże, widzowie, widzicie to? Pączki z toffee, najlepsze na świecie. Cześć, Sowa. Mogę? Tak. Ile za jednego? Za darmo. Za darmo? Boże, kocham. Dzięki, Sowa. No. Proszę, smacznego. Dawaj, króleta. Toffee, no, Boże. No. Dobre. No, luferka. O, tutaj ten, tutaj jest strzałki. O, kolejne. Pączki domowo robione z gumą balonową. O, z gumą balonową, mogę jednego. Cześć Piotrek, cześć Kubik, mogę jednego? Dziękuję.
Dzięki. Super. Nie ma za co. Co ty robisz? Mam kimer na głowie, bo zębów nie ma. I ja chcę, żeby ludzie zauważyli, jaka wyglądam. Może do dentystki pójść. Widzowie, jak wbijecie pod tym odcinkiem 5000 łapek w górę, idziemy do dentystki, słuchajcie. Minecraft. Tutaj na naszej szkole będzie dentystka. Dla Natka zrobimy zęby. 500 łapek w górę to jest jeden ząb, słuchajcie. 500 łapek w górę to jest jeden ząb, więc będzie miał Natek 10 dodatkowych zębów, jak wiecie, 5000 łapek w górę. Natek, zachęć widzów. Kamera na Natka. Natek, zachęć widzów, żeby zostawili łapkę na twoje zęby. No i właśnie dlatego, widzowie, zostawcie łapkę w górę właśnie w tym miejscu, jeżeli chcecie Natkowi ten. Generalnie, widzowie, tutaj dużo jest wylosowanych widzów, ale zobaczcie, ile jest wspierających. Tutaj jest mnóstwo osób. Wspierajcie kanał i dołączcie na nagrywki, tak jak tutaj jest na przykład. O, tutaj jest Piotrek wspierającym, tutaj jest Kubik wspierającym, Badzio tam jest też wspierającą. Więc kochani, klikajcie opcję wesprzyj, zapraszamy do wspierania emeraldowego. Jezu, jest tutaj donutów. Generalnie MD napisała mi właśnie SMS-a, żebym przeszedł do łazienki. Giga dziwne, no ale no dobra. Czemu ona mnie woła do łazienki? O co chodzi? Co oni tam robią? Co wy robicie? Lubę, ja przepraszam, nie chciałam. Ja chyba jeszcze kino wszedłam. A ja 30. Dobra, widzowie, generalnie ja wiem, ja ile ważyłem. Ja ważyłem, słuchajcie, tyle, bo ja się ważę codziennie, bo tak zdrowe podejście. Dlatego teraz się zważę. Nie, nie rób tego, Lufer, proszę cię. Czemu nie? Dla twojego, no nie, ostrzegam, dobra. Nie. Wszystko chowamy. My już to robiliśmy, nie rób tego. Naprawdę, nie rób tego. Przestaniesz nagrywać, jeśli ten, wiesz. Dlaczego przestanę nagrywać? Proszę, ile skończ. Nie jest tego przetworzeniem! Co ty robisz, Lufer? Ty z mydłem! Dobra. Jesteś przekonany do tego, Lufer, tak? Tak. Definitywnie. Na 1000%. Ale ludzie cię znienawidzą, przecież oni przestaną cię kochać, co wtedy zrobisz na Lufer? No ale nie, ja chcę, ja jestem na tak. Jak tutaj wejdziesz, tutaj będzie setka, nie wchodź tutaj. No będzie dla ciebie, to się źle skończy. Dobra, uwaga. Wchodzę. Stracisz. Nie! Jezus Maria, jaki Boże, smar. Ty to widzisz. A nie mówiłam. Lufer, ty ważysz. Dobra, widzowie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby to zobaczyć i zaważyć. Nie chcecie. Nie patrz. Aaaa! Ile? Mówiłaś, nie mówiłem ci, żebyś tego nie robił. Włączam nagrywanie. Woohoo! Dobra, jeszcze niedaleko, jeszcze, o właśnie tu, opa. O, tu, domek Adamsów, dom Adamsów. Specjalnie ubrałem się, słuchajcie, to co zobaczyła Martyna, w to co jej się podobało. I mam nadzieję, że się uda. Mam nawet na plecach Wednesday i serduszko. Oby się udało. Ej, a może jeżeli bym to miał teraz założone, to ona pomyśli, że się w ogóle nie przygotowałem. Dobra, idę zmienić strój. O, wydaje mi się, że idealnie. Idealnie garniaczek, taki fajny krawacik czarny. Dobra. Co to jest? Co to jest? Dlaczego takie coś jest pod jej domem? Jest Martynsiusz. Nie idzie, nie mam stresa. Hej! Hej, Lufer, jak wyglądam?